Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Po pierwsze, moi drodzy, chciałabym udać się do obozu paladynów i sprawdzić, czy mają oni dla mnie jakieś zadanie. Czy już Wulfgar ma dla mnie jakieś zadanie konkretniej i co oni w ogóle powiedzą na to, że zostaliśmy orkowym najemnikiem. Jest to ciekawa sprawa i chciałabym to po prostu sprawdzić. Również chciałabym w dzisiejszym odcinku zająć się zadaniem związanym z kultem Beliara, ponieważ musiałam wejść aż na solucję z tego powodu, bo się dosłownie zastanawiałam, co tutaj zrobić. I spróbujemy się przespać do północy i udać się do jednej z jaskiń tutaj niedaleko. Jakby co, to przepraszam was za ewentualne piszczenie, ponieważ moja druga mała świnka morska troszeczkę psuje mi krew i musiałam ją ze sypialni przenieść w ogóle do kuchni. I ona po prostu może być dalej słyszalna, bo bardzo, bardzo jest głośna. Dobra, tu jest Wulfgar. Chciałabym sprawdzić, czy on ma dla mnie jakieś zadanie, bo troszeczkę czasu już minęło. Więc zapytajmy. Nie masz, bo mogę tylko u ciebie trenować. Dobrze. Więc tą sprawę mamy załatwioną. Jeżeli nie ruszymy nic dalej z tym kultem Beliara, a może tak być, że nie ruszymy nic więcej, to wtedy, wiecie co, może się od razu prześpię. Prześpię się tutaj u paladynów i zaraz po prostu się przeteleportujemy od razu do tamtej jaskini. Także prześpijmy się do północy. I tak jak mówię, zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie. Od razu przepraszam za to, że jest ciemno. Ale powinnam mieć też jakąś pochodnię, więc zaraz będzie to załatwione. I chodźmy w takim razie z powrotem do kanionu. Mamy jeden jeszcze nieaktywny teleport. Jeden. Ale to potrzebujemy ruszyć sprawę z bandytami, a na razie nie mam zamiaru tego robić. A przynajmniej na razie próbuję rozwiązać te zadania w obozach, które tak jakby znamy, prawda? I teraz tak, spróbujemy sobie wejść tutaj do jaskini. Ja już tutaj kiedyś byłam. Ona jest chyba gdzieś tu bardziej. Tak, i czy tam ktoś siedzi? Chwilowo nie, ale ja bym sobie troszeczkę tutaj postała w tej jaskini i przy okazji sobie posprawdzała jakieś tam rzeczy. Lista zabitych bestii, zwój ochronny, zapiski kowala. Dobra, zaraz zobaczymy, czy coś tutaj znajdę. Bo w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o ten kult Beliara, gdzie to jest? Powinno nam wyjść, że to Czaktur jest winny. I teraz sprawdźmy sobie. Tak, mamy wymienionych tutaj właśnie osoby. I tak, Czaktur rzucił Rendoka. Rendok Czaktura. Narok Elinesa. Czyli mamy na razie jeden na Czaktura. Aha. Kurde, aktualnie to bardziej na Elinesa nam coś wskazuje, a nie na Czaktura. I mi się to bardzo nie podoba. Bo w ogólnym rozrachunku nie powinno tak być. To oznacza, że mamy z kimś nieprzegadane naprawdę sporo. Bo aktualnie na Czaktura, przepraszam, ruszyłam mikrofonem, nic na niego nie wskazuje. I to bardzo źle. Wiecie co? Jeszcze tak na wszelki wypadek, ja bym spróbowała zagadać naprawdę z wszystkimi, wszystkimi. A proszę, jednak. Szukam wyznawców Beliara. To zadanie zlecił ci Warek? Tak. Nie, szaman też. No, trochę też. Rozumiem. Mam pewne podejrzenia, kto to może być. No dawaj. Ci ork
ziemiach. To musi być któryś z nich. Dlaczego tak uważasz? Wiara w Beliara jest jak chwast, który ciężko wyrwać. Wyrwiesz go w jednym miejscu, a odrasta w drugim. Trudno jest usunąć zło z serca. Nawet jeśli ktoś bardzo chce, ale próbuje to zrobić własnymi siłami, prędzej czy później upada. Beliar to podstępny bóg. Swoich wyznawców mani obietnicami szczęścia i powodzenia. A jeśli ktoś chce mu się przeciwstawić, straszy śmiercią i cierpieniami. Na twoim miejscu, Mora, szukałbym wśród orków pochodzących z Kolinis. No to ja wiem, wiesz? Ale dobra, może teraz Tępszak się otwocha, że tak to nazwę. Jeśli chodzi... Nie, Tępszak, wiesz co, to ty się pierdziel, za przeproszeniem, ja już mam cię dosyć. Moi drodzy, ja wam prawdopodobnie ten mój motyw z szukaniem po prostu wytnę, bo to jest po prostu bez sensu, co nie? Szczególnie, że ja niczego się nie dowiedziałam, nic nie znalazłam. Obgadałam wszystkich, centralnie wszystkich i nic. Prześpijmy się do rana i idziemy do obozu bandytów robić zadania. Bo tam przynajmniej wiem, co jest do roboty i wiem, że jest cokolwiek do roboty, że tak się wyrażę. Mamy tam sporo rzeczy poza obozem i w obozie. Nawet możemy sobie zajść do dziennika. Tutaj już się zaczynają questy, te cztery z obozu bandytów. Przepis na potrawkę z Jala, muszę sobie sprawdzić, gdzie to jest. W sumie przespałam się, więc może Torber mi coś więcej powie. Nie, nic mi nie powiesz, dobrze. Dobra. Obecne, jeszcze raz, sprawdźmy sobie. Wilcze skóry, to muszę się nauczyć skórowania, zaginieni orkowie. Te zadania się ze sobą łączą, potrzebuję wbić po prostu nowy poziom. Dobra, idziemy do obozu bandytów, już nie będę więcej tracić czasu. Dobrze, że dzisiaj jest niedziela i mogę dla was nagrać odcinek, w sensie mogę grać nawet godzinę i potem po prostu ładnie wszystko poprzycinać. Nie ma z tym żadnego problemu. I myślę, że tak mniej więcej zrobię, w sensie, że po prostu na pewno wam wyślę... Boże, wyślę. Wytnę wam to, jak błądziłam tutaj, szukałam dalej jakichś dialogów. Co prawda, tak jak mówię, nie rozmawiałam z orkami na wieży. Jednej i drugiej, ale no wątpię, że oni mają jakiekolwiek znaczenie w tym wszystkim. Chyba, że któryś z nich ma imię, no to może już bardziej. Ale ten jakiś, który nie ma imienia, to ja wątpię, że mogę cokolwiek poruszyć. Ale no powinniśmy ruszyć zadanie dalej, bo ja rozmawiałam z tymi wszystkimi, którzy byli wcześniej wyznawcami Beliara, tak? No to samo to powinno sprawić, że zadanie się ruszy dalej, ale tak się nie dzieje. Więc muszę jeszcze bardziej troszeczkę więcej o tym poczytać. Ale no mianowicie w tym czasie zajmijmy się jakimiś zadaniami faktycznie dla bandytów. Na bagnach, do doliny to na razie nie. Do bagna. Witam, witam. Mamy tutaj sporo do roboty. Musimy na przykład znaleźć Noda. Nod jest po drugiej stronie prawdopodobnie, tam gdzie w Gothiku 2 są błotne węże, bo tak jak wiemy, on właśnie poszedł polować na błotne węże. Więc szansa na to jest duża, że on będzie właśnie tam, w tamtym miejscu. Także sprawdzimy to, przejdziemy się. Czy ja mam jeszcze tutaj jakieś zadania? Mam z tą skrytką Sandry. Ja wiem, gdzie ta skrytka jest. Nie trudno się domyślić, gdzie ona jest. Ja chyba już z wszystkimi rozmawiałam oprócz... Bo Sara na razie nie chce ze mną rozmawiać. Tak. Rozmawiałam z wszystkim oprócz Maleka. Masz ciekawy pancerz. Masz rację. Każdy, kto pojawia się w naszym obozie, pyta się mnie o ten pancerz. To zbroja dawnych wyznawców sekty śniącej. No ja wiem, co to jest za zbroja. Otrzymałem go od mojego wuja Virana, który kiedyś należał do tej grupy. Chciałbym od ciebie kupić ten pancerz. Ten pancerz jest dla mnie bardzo cenny. Dlaczego chcesz go kupić? Sam kiedyś byłem w obozie na bagnach. Serio? To niesamowite. Ja znam tamto miejsce tylko z opowiadań. Opowiedz mi o tym coś więcej.
Na bagnach miałam okazję poznać nowicjusza Lestera, kilku guru, a nawet samego jaśnie oświeconego Iberiona. Spotkałem także twojego wuja, Virana. To naprawdę niezwykłe. Wuj opowiadał mi trochę o obozie, ale nie za wiele, bo miał złe wspomnienia. Cały ten śniący. Szkoda o nim gadać. Ale jeśli chcesz, mogę ci sprzedać ten pancerz. W końcu niedawno sprawiłem sobie nowy pancerz ze skóry cieniostwora. Wydałem na niego fortunę, więc warto byłoby go wreszcie założyć. Sprzedam ci ten pancerz za 200 sztuk złota. To dobra cena. Dzięki. Jeżeli on będzie lepszy, to ja sobie go kupię, ale zanim to zrobię, to muszę się upewnić. Bo nie chcę go kupować na marne, jeżeli ma być gorszy. Wezmę. W porządku, a ja od... Ładny jest ten pancerz ze skóry cieniostwora, musimy go zdobyć. Czy ten pancerz jest lepszy? Niestety jest gorszy. Jest gorszy niestety, więc nie będę go kupować, bo to po prostu się mija z celem, żebym ja wydawała na to hajs. Szczególnie, że mamy inne wydatki, muszę trzymać dla piratów pieniądze. Plus na naukę będę potrzebowała tego całego wydobywania. Alto, tak, myśmy dokończyli rozmowę. Tu jest jeszcze Roger, wydaje mi się, że też żeśmy skończyli rozmawiać, dokładnie. Ty jesteś też handlarzem, z Gustawem rozmawiałam, z Kirgo chyba jeszcze nie rozmawiałam. Albo rozmawiałam, nie wiem. Tutaj jest Albert, z Albertem na pewno gadałam. To możesz mi swój popisowy utwór zagrać. Sandra, czy z tobą coś jeszcze mam do roboty? Nie mam. Ty mnie ogólnie do swojej chaty nie wpuścisz. Czyżbyś chciał wejść do mojej chaty? Nawet... No, ona nie ma zamiaru nas wpuszczać, w sumie jej się wcale nie dziwię. Dobra, tutaj jeszcze byli goście, ja też z nimi chyba nie rozmawiałam. Tutaj był chyba Bonzo, tak? Nie rozmawialiśmy z Bonzo na 1000%, a jednak z nim rozmawiałam. Ale tu jest jeszcze myśliwy. Aha, dobra. I tutaj jeszcze chyba ktoś powinien być. Nie wiem, tak czy inaczej idziemy w stronę błotnych węży, idziemy poszukać Noda. Bo tak jak wiemy, poszedł właśnie na polowanie na błotne węże. Tutaj ktoś siedzi, jest duża szansa, że to będzie Nod i jakiś inny typek. Mamy też sprawę z tą tabliczką niezałatwioną, tak sobie teraz przypomniałam. Ten chce do mnie zagadać. Kim jesteś? Hej! Ja cię skąd znam? Całkiem możliwe. Kiedyś już miałem okazję bawić w waszym obozie. Ha, no tak. To ty przecież narobiłeś to całe zamieszanie z Krukiem. I bardzo dobrze. Tamtego drania trzeba było wysłać tam, gdzie jego miejsce. Do Beliara. Tak, to stare dzieje. Co teraz porabiasz? Jak widzisz, zostałem strażnikiem i razem z innymi pilnuję tego przejścia do naszego obozu. Często pojawiają się tu błotne węże, albo też inne wstrętne kreatury. No i czasem też przechodzą tędy osadnicy, którzy osiedlili się przy domu wojowników. Osadnicy? Osadnicy? Tak, przybyli tu jakiś czas temu. Wśród nich jest nawet jedna kobieta. Proponowaliśmy im przyłączenie się do nas, ale powiedzieli, że odpowiada im spokojne życie przy ognisku, bez ciągłego narażania się na niebezpieczeństwo. Ciekawe. A od czasu, gdy przejście między naszym obozem a kanionem zawaliło się, z tamtej strony nie pojawiają się żadne bestie, a błotnymi wężami my się zajmujemy. Więc żyją sobie tu całkiem spokojnie. Nigdy nie sprawiają żadnych kłopotów. Czasem nawet kupią od nas trochę żywności. Odwiedź ich, jeśli chcesz. No jasne. Co jeszcze o nich wiesz? Poza tym, to niewiele. Nie są specjalnie rozmowni. Słyszałem tylko, że osiedlili się w różnych częściach wyspy. Więc całkiem możliwe, że gdzieś się jeszcze na nich natkniesz. Od tego gadania zaschło mi w gardle. Nie masz może jakiegoś piwa? Mam, proszę, napij się. No, tak myślałam, że mam. Wielkie dzięki. Załatw jeszcze kilka butelek. Opowiem ci sporo ciekawych rzeczy o naszym obozie. Kilka? To znaczy ile? Czy ja wiem? Powiedzmy 10 butelek powinno wystarczyć. Kilka to dla ciebie 10? Mniejsza o większość. Informacja bywa bezcenna.
przyjacielu. No jasne, że ja nie mam 10 butelek, no błagam. Tu jest dżin. Owcza skóra, pochodnia. Czy tą skórę? Tak, mogę ją zebrać. Tu jest zwykły bandyta. Przeszłabym się tutaj do jaskini. Być może ktoś tutaj siedzi. Niestety nie. O matko! Czemu tu jest mag, szkielet mag? Jeszcze mnie za... O kurdele, ja się nie zapisałam! O ja pier... Oż kurwa no. Dobra, to już wiem, żeby tutaj po prostu nie przychodzić. Zapisałam się przed kupnem zbroi. Fuck my life. Dobra, biegniemy szybko do Toma, który jest w drugą stronę całkiem. Ej, no nie sądziłam, że nagle jakiegoś kurde szkieleta spotkam. Ja tam weszłam, myślałam, że Noda znajdę, nie? A nagle się ziemia zatrzęsła i w ogóle w dupę wszystko. No dobrze, no dobrze, super. Tam jest topielec, jakaś skrzyneczka. Można by się tam udać później, ale chwilowo musimy nadrobić to, co stracone. Czyli do tej jaskini na razie nie idę. Nie ma nawet takiej opcji. To ciekawe, jak ja sobie z błotnym wężem poradzę. No dawaj, Tom. Kończymy rozmawiać, osadnicy, wiadomo. No jasne, pij. No 10, dobra. Teraz zrobię zapis, już nie popełnię tego samego błędu. Zbierzmy to wszystko jeszcze raz. Zaraz jeszcze pogadam z Loganem. O, są błotne węże. Cześć Logan. Pałka z kolcami, piła, mała kosa, łóżeczko. Co? Co tu było? A, strzały mi zaznaczyło. Myślałam, że jakieś skrzydła typu krwiopijcy, że gdzieś leżały. Dobra, strzały też mogą być, zawsze się przydadzą. Tutaj szczurki, tam są błotne węże. A tutaj coś leży? Nie. Co tam u ciebie, Logan? Co u ciebie słychać? Wielkie nieba! Kogo ja widzę? O Adanosie! Co się stało? Opowiadano mi o tobie, że zginąłeś na Myrtanie, walcząc z orkami. Kto ci to powiedział? Już nie pamiętam. Od czasu do czasu przybywał tu ktoś z kontynentu i opowiadał, co się dzieje. Swego czasu krążyły tu o tobie niezwykłe legendy. Podobno naraz wytłukłeś 100 orków w jednym mieście. Bardzo możliwe. A innym razem ktoś widział, jak spaliłeś całe miasto. To dla mnie zaszczyt rozmawiać z tak wielkim bohaterem. Nabijasz się ze mnie? Gdzieżbym śmiał? Jestem ci bardzo wdzięczny za wszystko, czego dokonałeś. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zawsze chętnie ci pomogę. Mogę na przykład nauczyć cię patroszenia błotnych węży. O kurczę. Ich trofea są bardzo cenne. Niestety ja nie mam punktów nauki. O proszę bardzo. Ale no nie chcę teraz iść w takim razie na te błotne węże, no bo kurna znowu wytnę jej co? Ja pierdyle, nie? To gdzie ja mam iść pod XP, żeby... A wiecie co? Dobra, najwyżej potem nie zrobię jakiegoś zadania. Może wybierzemy się na polowanie? Jasne, bardzo dobry pomysł. Pamiętam, że ostatnio też razem trochę ich wybiliśmy. Czas odświeżyć wspomnienia, co? Tylko umówmy się, ty walczysz mieczem, ja będę osłaniał cię łukiem. Jasne? Jak słońce. Chodź za mną. Dobra, świetnie. Znowu jedna z tych głupich bestii! A czemu nagle przeżyłeś mutację? Siema. Znowu jedna z tych cholernych bestii! Nie chciałam być Logana. A czy ja mogę zgarnąć expa chociaż za jedne... Dobra, dostaję za nie expa. Dobra, na szczęście dostaję za nie expa. Znowu jedna z tych głupich bestii!
Ale coś tak słabo ten dymycz, nie? No co tam było, tle wężu? Małego mam kryta bardzo. Dobra, chyba ostatni błotny wąż. Na dwa baty. Tam jest jeszcze jeden. No, jeszcze może to pielce zahaczymy. Pięknie. Chodźcie, żeż tu. Halo? Dobra, jeszcze zlurujemy tego. Chodź. No chodź, chodź. Logan! Dawaj. Ała, ty też masz chyba jakieś obrażenia krytyczne, wiesz? Dobra, sprawdźmy, czy coś jeszcze tu jest w tym badziewiu. Czy nie? Chyba nie. Chwilowo jest chyba spokój. Wow. Tutaj aż wypadałoby się rozejrzeć, czy czegoś tu nie ma, czy coś tu nie leży. I w ogóle. Tu na przykład mamy drewniany bal, razy 3. Jak będziemy umieć piłować deski, no to to jest zajebista sprawa. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. Zawsze to powtarzam. Ale te bestie mnożą się na potęgę. Nie minie godzina, a zaraz pojawią się nowe. Kto wie, może mają gdzieś tu swoje gniazdo. W każdym razie, miło było razem ich trochę wybić. Twoja pomoc bardzo się przydała. Dzięki wielkie. Ten wąż wyglądał, jakby jeszcze żył. Znowu jedna z tych głupich bestii! No nie, ja tak czułam, że on mi się rzuci na tego ścierwojada, nie? No, koniec z tobą, bestio! Właśnie miałam powiedzieć, że to jest mój ścierwojad i odwal się, nie? I na szczęście się udało. Nie sksuł mi ścierwojada. Dobra, Logan już sobie pójdzie. Pizdziet. Na szczęście. Dobra. Dobra, z tego piekielnego już zebrałam. Troszeczkę mnie uderzył ten ścierwojad. Czy tutaj coś jest? Tutaj niby mieli ci osadnicy mieszkać, tak? I są tu faktycznie jacyś ludzie. No, sprawdźmy to miejsce. Może tutaj coś leży, coś jest. Ciekawa sprawa, może mają jakiegoś questa, czy coś w tym stylu. I tam idziemy w stronę, wiadomo, tego wejścia, ale no tam mówili, że jest zawalone. Ja sobie wyłączę minutnik, bo tak jak mówię, będę musiała i tak odcinek troszeczkę przyciąć. Oż Boże Święty, nie! Czemu ten golem jest taki szybki? Daj mi żyć. Czy on kiedyś straci agro? Chyba sobie dał spokój. Mam nadzieję, że go ci osadnicy nie zaatakują. Bo ja nie mam broni, żeby się bić z golemem. Dobra, mam nadzieję, że sobie poszedł. Dobra, nie powinni go chyba zaatakować. Bo on sobie powinien teraz skręcić. O matko jedyna, nie! O Boże! O! Super! Jezus, nowy poziom, ogarniacie to? Wreszcie! Mądra decyzja! Kati? Nie mogę z tobą gadać. O, Nod! Siema! Albert ciebie szuka. Naprawdę, panie? Ach, rzeczywiście, już dawno nie było mnie w obozie.
Czekasz mu, że odkąd poznałem Kate, cały świat przestał dla mnie istnieć. Chcę być tylko z nią, panie. Aż tak ci odbiło? Chwila. Boże, Bezi. Okej, no, ale znaleźliśmy Noda. To jest pocieszające. Tu jest jakaś jaskinia. Czy jak ja tu wejdę, to pożałuję? Wiecie, ja się muszę zastanawiać nad tym, co robię, nie? Żeby nie było. Chociaż ta jaskinia wygląda na taką, jakby oni tutaj po prostu przesypiali, no nie? Jakiś deszcz. Troszkę ciemnych grzybów, no, może się przydać. No ale nic ponad to, no nic ciekawego. No dobrze. Czyli z nimi mam pogadane, błotne węże ogarnięte. Serek. Tu jest kuferek jeszcze. Postaramy się go za chwilę otworzyć. Tylko jeszcze sprawdzimy sobie, czy tutaj coś jest. A tutaj jest smoczy korzeń. Fajnie. Dobra, super, super. Spróbujemy, tak jak mówię, kuferek. Jeszcze podejdziemy sobie tam bliżej tego kamiennego golema, gdzie on był. Kufer. Lewo. Nie. Prawo. Lewo. Lewo. Prawo. Super. Trzy sztuki mięska. Czy coś jeszcze? Czy mi się wydawało? Nie, to wszystko. Dobra. No i widzicie, dzisiaj troszeczkę ekspienia, troszeczkę ruszyliśmy sprawy na bagnie. Aktualnie mamy zrobione jedno zadanie na pewno. Kamienny golem gryzie piach. Możemy się teraz też nauczyć wydobywania wreszcie. A to nam się bardzo przyda. Faktycznie tutaj się przejście zawaliło. Przykre bardzo. Coś tu jeszcze jest, czy nic już tu nie ma? Wygląda na to, że nic. Okej, czyli ogarnięta sprawa. Możemy w takim razie teraz wrócić do obozu bandytów. I powiedzieć Ramirezowi, bo to Ramirez to chciał? Gdzie jest Nod? Kto chciał wiedzieć, gdzie jest Nod? Albert. Dobra, Albert chciał. I pomocnik Gustawa. Mogę iść do Gustawa chyba oddać już zadanie, bo ja zaniosłam to drewno. Też do niego nie poszłam z tym. No, a też powinnam. I wtedy też będziemy mieli już drugie zadanie z głowy. I wtedy będziemy mogli iść w głąb robić zadania. Bo na razie, tak jak mówię, nie robiłam tego. Tak jak mówiłam już chyba odcinek temu. Nie robiłam tego, bo po prostu nie chciałam, żeby tych zadań znowu się narobiło tak dużo w tym... W tym dzienniku, bo i tak jest ich pełno. I jest duży kłopot z tym, żeby wykonać je wszystkie chwilowo, więc dlatego też tego nie robiłam. Tam jest skrzyneczka i topielec, musimy tam też iść na pewno, ale oddajmy najpierw te zadania, które mam pod ręką. Czyli tak, to chciał Albert i do Gustawa muszę iść jeszcze powiedzieć, że zaniosłam to drewno. Aha, tak myślę, że to powinno wystarczyć. Gustaw. Dostarczyłem drewno. Nauczysz mnie już piłowania? Poczekaj, nie tak szybko. Okazało się, że jeszcze strażnik Skinner czeka na 10 desek. Zanieś mu je. Okej, jeszcze do Skinnera. No Skinner i tak na razie śpi, więc słabo. Ale dobra, no, znaleźliśmy Noda. Hej, ty! Znalazłem Noda. Naprawdę? Gdzie jest? Przyłączył się do osadników mieszkających przy domu wojowników. Co takiego? Dlaczego? Chyba spodobała mu się jedna z osadniczek, Kate. Co? Osadniczka mu się spodobała? Muszę to zobaczyć na własne oczy. Zaprowadzisz mnie tam? No dobra. No to prowadź. O Boże, typie, ja właśnie stamtąd przyszłam, a ty chcesz, żebyśmy tam jeszcze raz poszli? O matko. No liczyłam, że już nie pójdę w tamtą stronę, ale mogę go teraz wykorzystać. Chodźmy na tego topielca razem z nim, po prostu... Tam nie powinno nas spotkać nic kompletnie złego, bo tam jest tylko i wyłącznie jeden topielec i skrzynka. Mam rację? Dobra, są dwa topielce, wow. Dajesz, Albert. Zabijemy je i będziemy mieli wszystko z głowy. Dobra, pięknie. Topielec numer jeden już jest dead.
Topielec numer 2 też będzie zaraz deadnął. Pięknie. I że tutaj coś jest oprócz tego? Chyba nie. Jest kuferek. Lewo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Zupa rybna. 2 piwa i 50 sztuk złota. No troszkę bym powiedziała taki szajs w stosunku do tego, ile zmarnowałam wytrychów. Ale no dobra, trudno. Grunt, że mamy skrzynkę. Okej, to chodź w takim razie ze mną, Albert. Miejmy to za sobą. Mam nadzieję, że dotędy przejdziesz. Powinieneś. I cię zaprowadzę do Noda. Tak coś czułam, że się nie obejdzie. Bez tego, że będę musiała jednak i tak mimo wszystko tu wrócić. Na szczęście nie jest to jakoś bardzo daleko. Albert na szczęście też całkiem dobrze idzie. Nie gubi się chłop. Jeszcze mamy kilka miejsc na bagnie do sprawdzenia, między innymi w miejscach, gdzie są golemy, na przykład golem ten bagienny, ale ja na razie nie chcę mieć z nim za dużo do czynienia, bo jednak bagienny golem mógłby się dla mnie źle skończyć, bo kamienny golem jednak, przepraszam, ruszyłam pod filtrem, jest jednak mniej wymagającym przeciwnikiem. No dobra, i co jesteśmy? Oczywiście Albert odwala coś. Albert, no dawaj. Chodź. Chodź, patrz. Do jaskini wejdziemy. Ja pier... O, tak, tak, tak. Chodź. Chodź, jesteśmy na miejscu. Rzeczywiście rozmawia z jakąś kobietą. Zaraz sam z nim pogadam. Dzięki za pomoc. Weź trochę złota. Dzięki. Dobra. Nauczysz mi teraz czego? Jeśli jesteś gotów, mogę nauczyć, to prawdziwe. Dobra, dobra, kradzież kieszonkowa, tak? Nie chcę na razie kradzieży. Wiecie co, myślę, czy sobie tymi bagnami nie wrócić, bo w sumie może być ciekawie, ale tam mogą być i błotne węże, i bagienne golemy. A nie chcę jednak się dalej z tymi przeciwnikami aż tak blisko spoufalać jeszcze, bo jednak kryta mamy małego, siły też nie mamy najwięcej. Chwilowo skupiłabym się na innych rzeczach i na przykład skupiłabym się na tym, żeby zrobić jeszcze jakieś inne zadania. Tylko myślę, co mamy do zrobienia. No musimy iść na pewno na górę do Skinnera. A co z tą skrytką Sandry? Ja wiem, gdzie jest ten schowek, ale trzeba mieć kluczyk do tego pewnie. Chyba, że teraz to działa, bo wcześniej mogło to nie działać ze względu na to, że jakby nie było to fabularne. Także możemy się też tam przejść i zobaczyć, jak to działa. I będę powoli kończyła odcinek, bo już wydaje mi się, że starczy na dzisiaj. Jeszcze z Juanem chyba nie rozmawiałam. A, bo nie mogę z tą gadać. W ogóle wydaje mi się, czy w Nocy Kruka to my zabijamy Juana. Tak mi się coś świta, że on nie żyje już wtedy. Mhm. Dobra, bo jak pamiętacie, tutaj była... O, proszę. Tu się kufer wysunął teraz. Dobra. Bo tak jak mówię, ja tą dźwignię właśnie przesunęłam i się teraz wysunął kufer. I w tym kufrze są pewnie te pancerze. Ale wiecie co? Pójdziemy sobie w inne miejsce. Bo pójdziemy sobie na pewno teraz do kanionu. Do kanionu, bo teraz mogę się u Radgara już wreszcie nauczyć, wiecie czego? Wydobywania. Ej, tam był ork w obozie. Widzieliście to? O kurde. Kim ty jesteś? Farot. Co robisz w obozie paladynów? Cudem udało mi się umknąć z rąk piratów, Mora.
Wraz z kilkoma braćmi chcieliśmy się podkraść pod obóz piratów. Chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje i przypuścić mały szturm, a potem szybko się wycofać. Niestety, któryś z piratów musiał nas zauważyć, bo nagle w kilku się na nas rzucili. To chyba nie był najlepszy pomysł. Chyba tak. Co stało się z twoimi towarzyszami? Była nas piątka. Z tego co widziałem, dwóch moich braci poległo w czasie walki. Byli to Karw i Arthur. Ale co się stało z Zaporkiem i Menotem, tego nie wiem. Jak tylko zobaczyłem, że dwaj z nas nie żyją, uznałem, że dalsza walka nie ma sensu. Zacząłem biec przed siebie. Jakimś cudem trafiłem tutaj. Sam duch przodków musiał mnie tu przyprowadzić. Gdy tu dotarłem, jeden z magów wody, Christian, opatrzył moje rany i teraz szybko wracam do zdrowia. Jak tylko będę na siłach, powrócę do moich braci. Okej, super. Jak ci się podobał Paladynów? Wielcy wojownicy dobrze mnie przyjęli, ale chciałbym już wrócić do mych braci. Jasne. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, możesz mi pomóc, Mora. Zanieś wiadomość o tym, że żyję mojemu ojcu, Narokowi. Na pewno myśli, że nie żyję. Okej, w porządku, do Naroka mam iść. Wiecie co, tak mi się dobrze dzisiaj gra, naprawdę. Że ja bym po prostu teraz... Bo wiecie, wreszcie się sypią questy. Najwyżej wam po prostu podzielę ten odcinek na pół, co ja się będę przejmować. Albo będzie dłuższy odcinek, bo jednak trochę rzeczy żeśmy zrobili. I trochę rzeczy jeszcze jest do zrobienia. Więc tak, na pewno możemy się nauczyć u Radgara wydobycia. Możemy iść wydobyć wszystką, całą rudę, która jest tylko. I wtedy zrobimy dwa zadania też. Ale najsampierw, Radgar, weź mnie naucz na pewno wydobycia rudy. Naucz mnie wydobycia rudy. Chodźmy w pewne miejsce, gdzie jest sporo złóż. Lubię uczyć na przykładach. O, to super. Dobra, to świetnie. W sumie fajna sprawa, że on tak robi. Idziemy chyba do tej kopalni tutaj. Tak, mam rację. Także w porządku. Wiecie, potrzebuję najbardziej tej rudy chwilowo. Nie potrzeba mi na razie rudy ani srebra, ani złota, więc po prostu sobie to zostawię na razie. No bo tak jak mówię, niepotrzebne mi to. Wydobycie rudy jest stosunkowo najłatwiejsze. Po prostu uderzasz kilofem, aby odłupać kawałek. Nie można jednak uderzać ani za słabo, ani za mocno. A teraz patrz i się ucz. Mam nadzieję, że ty mnie nie zużyjesz tej bryłki używając jej. Że tak powiem. To jest srebro. Tu są złota, a tu jest srebra, nie? Tak. No dobrze. Tu jest rudy i tu jest rudy. A gdzie jest jeszcze ruda? O Boże, tu jest niezła kopalnia rudy. Podoba mi się. Okej, akurat skończył. Na tym to mniej więcej polega. I pamiętaj. Dobra, dzięki. To oddaj mi już tą. Ocena zdolności. Żółtodziób. No na początku może być trudno. Ej, no bez jaj. Żeby chociaż jedna bryłka wpadła, nie? A nie, że żadna mi nie wypadła, bo to zmarnowana żyła jest. Tak, chociaż jedna bryłka. Okej, dwa samorodki. Już mamy zadanie zrobione. Dobra, zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądać ogólnie. Potrzeba mi na pewno sześciu chwilowo samorodków.
Okej, okay, dwa. Czyż mamy cztery? Piąty mam w ekwipunku. Kolejne dwa, czyli siedem. Dobra, siedem samorodków mamy. Czyli w sumie to jest chwilowo wystarczająca ilość. To prawda. To jest wystarczająca ilość. Tutaj jest dużo rudy. Tu jest srebro. Czyli kopalnia srebra i rudy. Troszeczkę złota tylko. Tamta druga jest bardziej złocista. To jest kolejna ruda. Dwa. Cztery. Dobra, cztery bryłki. Dobra, ważne jest to, że już mogę tak naprawdę wykonać zadanie, nie? Bezi pójść to już. Czy tutaj jeszcze jest jakaś ruda? Istotna sprawa, chyba nie. Srebro. Dobra. I po drugiej stronie chyba nic nie ma. Okej. Ale możemy wykonać teraz dwa zadania, więc to jest naprawdę super sprawa. Tylko ja teraz chyba nie mam złota wystarczającego dla piratów. Ale możemy zrobić zadanie dla kowala na przykład, bo on chciał chyba 5 bryłek. Ile on chciał bryłek? 4. To nawet mam więcej, dobra. On chciał 4, piraci chcieli 2. Czyli to jest 6 bryłek, a ja mam już i tak więcej. W porządku. Wiecie, na razie się złota i srebra nie uczę, mamy inne rzeczy do nauki, na przykład skórowanie. Bo to też, żeby zrobić questa, się nam przyda. Chociaż, żebyśmy umieli skórować. Więc się nauczę tego. Tu są orkowie. Spróbuję iść najpierw jeszcze do Kereta. Powiedzieć, chociaż nie, do Kereta pójdziemy później. Najpierw wskoczymy do Naroka i do Kowala. No i widzicie, jak ładnie dzisiaj wreszcie się ruszyło. Po prostu potrzebny był ten jeden poziom. Ten jeden poziom. Dobra, Narok jest chyba tam. Tutaj gdzieś stoi. Tu jest Narok, tak. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak. Jaką? Twój syn Farod żyje i jest bezpieczny. Co takiego? Żyje? Nie zabili go piraci? Nie, udało mu się uciec. Dostał się do obozu paladynów i leczy tam rany otrzymane podczas walki. Chwała duchowi przodków. Wierzyłem, że pomoże jakoś Farodowi. Kiedy mój syn powróci do obozu? Jak tylko odzyska pełnię sił. Zapewne całkiem niedługo. Wspaniale! Dziękuję ci, Mora, za tę wiadomość. Przyjmij to złoto jako wyraz wdzięczności. A dziękuję bardzo i jeszcze repo. Dobra, idziemy też do Kowala. Ja myślę, że na tym już naprawdę dzisiaj zakończymy, bo troszeczkę już długo. Ale mi się tam dobrze gra. Panie Kowalu. Przyniosłem bryłki. Świetnie, o to chodziło. Bardzo mi to pomoże, Mora. W nagrodę przyjmij ten eliksir. Doda ci zręczności. Dzięki. A dziękuję. A jeśli będziesz miał jeszcze rudę, przynieś ją do mnie. Dam ci za nią dobrą cenę. Będę o tym pamiętał. Okej, w porządku. Mamy oczywiście rudę, ale ja na razie mu nie będę tego oddawać. To wiecie co, zróbmy jeszcze to zadanie z tym, żeby iść do piratów, bo ja mam chyba już wystarczająco złota. Zaginieni orkowie. 200 sztuk złota chcieli, dobra. I dwie bryłki. Myślałam, że więcej chcieli, że jakieś 600. Jak tylko 200, no to ja już mam to. Mogłam do nich najpierw iść w takim wypadku. Potem jeszcze tutaj wrócimy do Kereta, żeby go poinformować i na tym już naprawdę dzisiaj skończymy. Jestem zadowolona, bo całkiem nieźle to nam wyszło. Tu jest Utak, ork wojownik. No dobrze, zobaczymy. Muszę tylko pamiętać, żeby zmienić sobie pancerz za chwilę. A potem znowu zmienić go, jak będę tutaj wracać. Żeby nie strzelić gafy. No. A potem się zajmiemy w kolejnym odcinku zadaniami już dla bandytów. Zajmiemy się zadaniami dla bandytów, bo to będzie fajna sprawa. Bo wtedy ruszymy sobie dalej jeszcze bardziej wszystko. Tak coś czuję. Dobra, już możemy się przebrać.
W sumie ten eliksir zręczności i eliksiry ducha, to ja mogę w sumie wypić. Nie będę tylko piła na razie do siły, bo nie wiem, czy nie ma jakiegoś progu punktowego. Podejrzewam, że jest, więc nie chcę też strzelić gafy nagle, że okazałoby się inaczej. No wiecie, takie rzeczy to się pije już później. Jakby to powiedzieć? Takie rzeczy pije się później, jak już wszystko jest ogarnięte, jak już wiem, że nie będę ulepszać siły na przykład. No. Aktualnie dawno nie dawałam w siłę, ale to nie znaczy, że jeszcze tego nie będę robić, wiecie, jak będę czuła, że się zbliża koniec gry. I w ogóle, no to wtedy. No i dobrze. Mam złoto i rudę. Było ich pięciu. Dwóch zginęło podczas walki. Ich ciała wrzuciliśmy do morza. Pewnie pożarły je już ryby. Kolejnych dwóch uwięziliśmy. Są w naszym obozie. Zapewne gniją w jednej z jaskiń. A piąty? Piątemu udało się uciec. Co prawda był mocno ranny, ale sukinsyn szybko biegał. Nie chciało nam się go gonić. W którą stronę pobiegł? Prosto przed siebie. A dokładniej? A skąd mam to wiedzieć? Zresztą, co mnie to obchodzi? Jak chcesz, to sam go sobie poszukaj i możesz go od razu dobić. A teraz zejdź mi z oczu, bo zasłaniasz krajobraz. Dobra, mamy informację, możemy oddać. Możemy oddać Karetowi. I też dostaniemy za to reputację. No i pięknie, wreszcie udało się coś normalnego zrobić, no nie? W miarę taki odcinek całkiem. Jakby to powiedzieć. Boli mnie tylko, że tego zadania z tym kultem na razie jakoś nie mogę ruszyć do przodu. Ale to tak jak mówię, muszę poczytać. Tą potrawką z Jala też muszę poczytać, gdzie jest ten przepis, bo kompletnie nie wiem tego. Dobrze. To już możemy się przebrać. Okej. Zapiszemy się i lecimy do Kereta powiedzieć mu to i owo. I to będzie ostatnie, co dzisiaj zrobimy. No, miejmy nadzieję, że kolejny odcinek będzie równie owocny jak ten, bo dzisiaj naprawdę dużo się udało wreszcie zrobić. I tylko jeden głupi poziom to rozwiązał, nie? I pójście w stronę obozu bandytów. Tak naprawdę to wystarczyło. Dobra, Keret sobie tam stoi, zaraz będzie miał info odnośnie wszystkiego, co jest ważne. Keret. Wiem, co się stało z młodymi. O, 500 expa. Mów, szybko. Podczas walki piraci zabili dwóch wojowników, a dwaj kolejni zostali schwytani i uwięzieni. Jedynie Farod zdołał wzbiec. Przybywa w obozie paladynów. Obozie paladynów? Tak. Podczas walki ratował się ucieczką i dotarł aż do paladynów. Tam jeden z magów wody opatrzył mu rany. Gdy tylko Farod odzyska pełnię sił, wróci do obozu. Wspaniale. To bardzo dobra wiadomość. Jak się nazywają orkowie, którzy zostali schwytani? Są to Zapork i Menot. Kart i Artor nie żyją. Więc trzech przeżyło. Naprawdę w to wierzysz? Musimy ostrzec pozostałych braci, aby nie podejmowali żadnych podobnych prób. W każdym razie, świetnie się spisałeś. Opowiem o tym Warekoi. Na pewno będzie pod wrażeniem. Jako wyraz mojej wdzięczności, przyjmij ten pas ochronny. Niech strzeże cię przed wszelkimi niebezpieczeństwami. A duch przodków niech chroni swoją mocą. Dobra, fajnie. Co się stanie z Zaporkiem i Menotem? Na razie nie możemy im pomóc. Ale przyjdzie czas, gdy odbijemy naszych braci. Dobra, świetnie. Moi drodzy, dziękuję wam za ten odcinek. Słyszymy się już w kolejnym jutro, standardowo o godzinie 15. Jeżeli film wam się podobał, dajcie po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, albo subskrypcję z dzwoneczkiem, albo wszystkie trzy rzeczy na raz, jak już tam chcecie. Ja wam, tak jak już mówię, dziękuję i słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie. Cześć.